Im zadanie 26 z egzaminu 2020. Mamy do rozwiązania prościutkie zadanie tutaj z mocy elektrolitów, tego typu mocy zasad z teorii Brunstedta. Więc tak, spośród wymienionych związków najmocniejszą zasadą Brunstedta, tak, musimy sobie tutaj znaleźć, czyli musimy znaleźć tą zasadę, która ma największą wartość stałej dysocjacji. Czyli tak, tu mamy do minus piątej, potem mamy do minus czwartej, czyli już widać, że metylamina ma większą tą stałą. No i tutaj jeszcze mamy anilinę, która ma aż do minus dziesiątej, także tutaj będziemy mieli największą wartość naszej stałej. Jonem, który najłatwiej odczepia proton, jest kation o wzorze, no to najłatwiej odczepi proton, dokładnie odwrotnie, czyli ten, który będzie miał jak najmniejszą stałą, ponieważ wtedy jest jak najmocniejszym kwasem. No to może od razu sobie zaznaczymy najmocniejszym. No i to do minus dziesiątej miało najmniejszą stałą zasadową, czyli zaznaczymy sobie naszą anilinę. Dzięki za uwagę. Jeżeli pomogłem, daj suba, łapę w górę, poleć mnie znajomym i do następnego filmu. Cześć!